Weakened by the One Ring's power, at last Frodo claims it for himself, and the very foundations of Middle-earth are shaken. The Dark Lord desperately hopes for his very body to be restored to him. But to stride forth upon Middle-earth once more, Sauron requires Frodo's ring, and for this he will gladly pay any price. At the Dark Lord's command, his Nazgul now hasten to Mount Doom, all other thoughts banished from their minds. They obey but a single deadly aim, to slay Frodo and gain the ring, now that it lies within Sauron's grasp. Many orc garrisons boldly dare to covet the ring for themselves, rising up in riot and civil war, and marching upon Mount Doom. But the onrushing Nazgul shall tolerate no delay, and will slay any dark servant who dares block their path. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Władców Pierścieni. Tak, tak. Niestety nagrywam to czwarty czy piąty raz, a więc wiem, co się będzie zdarzyło, ale nie mogę ciągle przejść jednej sekwencji tam. Więc wiecie. O. Więc zobaczymy, jak to ten, mimo że stoimy po drugiej stoje bariery, to tam dalej mimo wszystko mimo że stoimy po drugiej stronie bariery, to i tak walczymy z orkami, gdyż na początku no, były one wierne. Wierne Sauronowi. No ale postanowiły sobie jednak zdradzić. No tak to można nazwać w sumie, zdradziły. Nie tu. Zdradziły Saurona. I teraz musimy trochę pokarać, nie? Denerwuje mnie jego kombo trochę, bo on strasznie do góry podlatuje. O, te bombki to mnie rozbrajają po prostu psychicznie. Jak wszędzie, jak gdzieś tylko widzę bombkę, to jak do niej nie podejdę, to jest ze mną źle wtedy. Naprawdę źle. Tak w ogóle, z tego co tutaj widzę, to Raft powoduje nawet w takiej grze jak Władców Pierścieni Podwój, która nie jest już najnowszą, spadki straszne FPS-ów. I co za tym idzie, chyba się przerzucę na inny program do nagrywania, mianowicie MSI Afterburner. No zobaczymy, no jak to będzie. Ała. Siedmiu orków. No i tutaj właśnie nie mogę tego przejść ciągle. Ciągle 15 mi zostaje. I do zabicia. Ała. Ała, jednak tam za mało ich trochę jest. A jest więcej takich. Więcej mi takich wyskakuje niż tych normalnych. Niestety ciężko jest ich trafić. Zabić, bo blokują wszystko. Więc to jest jedyna misja, którą stroluję i nie będę przechodził na heroicznym, tylko przejdę ją sobie na łatwym. Gdyż mam straszne trudności z po prostu z zabiciem odpowiedniej ilości wrogów, a tutaj niestety jak nie zabijemy w ciągu dwóch minut tej wymaganej, czyli 20, to niestety się przegrywa. A próbowałem to 7 razy robić, więc no. I teraz po tym już mogę grać na świetnie. Wszystko. Chyba się ich nie boję. O. Królem będę teraz grał. Dobra, jak ja mam tu dostać w ogóle? Zapewne tak. Aha, tak nie. To klopsik lekki. No niech się to tworzy. Aha, tutaj jest.
ja i moja ślepota. To zabiję. No jak ciul? Ogniem. Słaby. Słaby ten Nazgul był, słaby naprawdę. Ja potrafię zlamić nawet na łatwym. O, to wiadomo. Trolem jestem taki lekki. Nie ma! Tylko że do dziury nie wpadł. On jest słaby. Jest orby tutaj. A bo te Nazgule takie mocne są. Muszę jechać tu. O ty dziadu. No. Dobra, prawie, prawie. Ja pierdzielę, co oni tutaj śpią. Chodź, chodź, chodź. Dobra, wycięty. Dobra, idziemy do Saurona. A Saruman tutaj pewnie nie będzie żył. Trolla trzeba zdupczyć. Jakoś. O, 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 chodź, 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 chodź. O, dupa. O, dupa. To mi nie wyszło. Co i tak nie zmienia faktu, że trochę oberwał. Ktoś tam do mnie pisze. A na Skype'a ju. Ale to się w tej chwili nie liczy. Chodź, 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 chodź. Taś, 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 taś. Taś, taś. Tak go tutaj ten luruje, można by powiedzieć. Jak w Metinie. Dobra, ściekać go. Wow, holy fuck. Jak on ma pierdyk. Jakie on ma pierdyknięcie. No jak ciul, że mnie złapał akurat. Nie mógł tego któregoś leszcza tutaj złapać. Poleciał w kosmos. Troll jest kurde tutaj najtrudniejszy. Teraz. Dobra, już go zciekałem. Aha. Tam coś niby też jest. Dobra, trzeba czyścić. Porządki robić. Pyk. Co to za droga Saurona jest? Tu wiadomo, orki zdrajcy. Ja się boję tutaj tu. Frodo. Trzeba go zaciachać. Chodź. Mały jesteś. O! Ma pierdyknięcie. No i wszyscy już. Co jest? Co to jest? No ej! To nie fair. No chodź. No. Pierdyknęło troszkę. Gdzie jest Frodo? Gdzie go zwijało? A tam jest. Menda ucieka. O! O! Kozacko! Więc teraz żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku, który to już w sobotę. Oczywiście zachęcam was do komentowania i łapkowania filmu, o ile wam się oczywiście spodobał. Caring not at all the cost.
the Dark Lord's servants have regained for him the One Ring. Sensing that the tide has turned, the free people of Middle-earth must now retreat and prepare to defend their realms. The power of Sauron is restored, and few who still survive this war dare hope to oppose it. But the Dark Lord's pride remains stung by Gondor's recent victories, and he intends to extract full retribution. With new and vast powers, Sauron now resurrects his fallen chattel. He calls again to life many of his darkest heroes and champions to slay once more in his name.